wyjaśnić? Może. No jedź! It was at this moment he knew. He fucked up. Siemanko, witam w drugim vlogu. Z tej strony Grono i jest ze mną mój serdeczny przyjaciel. Siema. Michał Jacoń ze studiów. Dzięki jego uprzejmości będę miał miejsce, gdzie będziemy dzisiaj składać gruza, bo jak widzieliście w poprzednim odcinku, to dosyć ostro poszaleliśmy i zgruzowaliśmy kompota na tyle, że wczoraj musieliśmy kupić cały przód od Radka Kolary. Kupiliśmy, a później polnymi drogami w środku nocy targaliśmy kompakta do Tuszyna z Łodzi. Na szczęście się udało, bez większych przygód. Poza tym, że nam się linka zerwała w środku drogi i w sumie część jechałem kompletnie, no, na kołach. A dobrze, że się zerwała linka po tym, jak przeciągnąłem cię przez próg. A tak, tak, tak. To jest też dobre, bo jak macie te poduszki takie duże, to tak sobie przywisnąłem na nich troszeczkę, ale Michał mnie pociągnął i przeszło dalej. Tak oto na chwilę obecną wygląda to auto. Jak widać, no, łatwego życia nie miało, ale to za tydzień musi wyglądać. No i nasza w tym głowa, żeby tak właśnie było. W środku jeszcze nie jest rozpakowany nawet z poprzedniego wyjazdu. Są resztki gruza. Reszta części jest w tym właśnie dostawczaku. Zaraz po nie pójdziemy. Trzeba będzie wszystko pomalować, to rozebrać, no i złożyć do nowa. Ja już w swoim super stroju roboczym wyglądam 100 razy profesjonalniej. Nie masz wyjścia na... Da radę zrobić. Będziemy rzeźbić. Tak wygląda na chwilę obecną ten przód. No i co, zaczynamy się bawić. Zapraszamy, panie lakierniku. Żółwik. Ładnie, nie? A bo ty go nie widziałeś na żywo. Najbardziej mi tej felgi szkoda troszkę. No, a trzyma ci powietrze? Tak, trzyma, ale w piwnicy mam jeszcze drugie, więc sobie podmienię po prostu, jak będę na wulkanie. Od kogo to bierze? Co koło, nie? No. Daj mu do wyprostowania. Stalówkę to się łatwo. Soku, będziesz zadowolony. Jak to zrobiłeś? A to jest, powiem ci... A, chciałem się przełożyć na pełnej bombie za Igorem i mi nie wyszło. Update, rzeźbimy wnęki na lampy, bo te też trochę się pokrzywiły. Widzieliśmy też piękny oto błotniczek. O, tak o. Żeby go wyprostować, bo też swoje dostał. Lustereczko już żyje. No i auto się prezentuje na ten moment. Tak o. O. Dobrze, dobrze ci idzie. Poszło trochę? Tak, poszło, dawaj dalej. Dalej nie mogę nogi ułożyć. Może z tego młotka? Nie, młotek jest za ostry. No! Ej, wyszło! Sztosik! Pokaż, czym wystarczyło uderzyć. Stefankiem. Jest jakaś trzecia godzina naszego dubania. Nosek już jest pomalowany. Jest to jedyna prosta część w tym samochodzie. Tak naprawdę nic tu nie pasuje i rzeźbimy w g***nie. Jak zresztą widać, bez trytytek nie ma roboty.
Tutaj się o, cyk. Ta-da! Ta-ta-ta-ta! Bardzo dobrze umiejscowiony kierunek. No i witam następnego dnia. Oczywiście została nas wczoraj noc i generalnie nie było w ogóle czasu, żeby to wszystko ogarnąć porządnie. Na szczęście zdążyliśmy, robiliśmy po ciemku przy latarkach. Nie było zbytnio nic widać, więc też nie było sensu, żeby to wszystko kamerować. Natomiast efekt finalny wygląda w ten oto sposób. Tam, dararam. Przód jest poskładany, jako tako, ale jest. Myślę, że do perfekcji jeszcze trochę brakuje. I użyliśmy tutaj z milion trytytek. Ale cieszę się, że w ogóle się udało i że to jest całe, więc udało się nam też trochę wyklepać tutaj auto z tyłu. Rewelacji nie ma z tego względu, że strzała dostałem troszeczkę między innymi też w słupek, gdzie tam niżej po prostu nie było dojścia, żeby to wyklepać. Ale no, na pewno jest lepiej niż było, pan powiem. Z takich ciekawych rzeczy jeszcze. Nie działa mi oświetlenie z przodu. Nie mam absolutnie żadnej działającej lampy czy kierunkowskazu z przodu, jak to w prawdziwych BMW-kach. Z tego względu, że na to, że gdzieś pogubiłem wszystkie oprawki i generalnie nie mieliśmy czasu, żeby je kompletować i też wszystko to ogarnąć jakoś z sensem. Najważniejsze, że wszystko działa. Przód jest złożony, więc jeszcze mam zagwozdkę, tylko jak się dostanę na Drift Competition do Zgierza i z powrotem, ale myślę, że to jakoś ogarniemy. A teraz jedziemy umyć auto i lecimy na spotkanie z Remkiem od DTM, gdyż tak, zostali moim nowym partnerem i będą mnie wspierać na Drift Competition. Między innymi wleci fajna, chromowana wlepka DTM-ów o tutaj. Z drugiej strony tak samo. No i będzie tutaj jeszcze taka duża, duża wlepa na dach, więc będą fajne ujęcia, myślę, że z drona. Także co? Jedziemy umyć gruza. No i można powiedzieć, że jesteśmy gotowi do Drift Competition. Dzisiaj jest czwartek, więc został jeszcze tylko i wyłącznie piątek i później walczymy. Myślę, że jutrzejszy dzień będzie bardziej taki już luźny dla mnie. Jeszcze podjadę sobie nałożyć opony letnie jeszcze jedne, bo aktualnie te, w które się uzbroiłem, to są nalewki, a prawdopodobnie będzie jednak sucho, więc przydałoby się jeszcze coś na zapas. I zobaczymy, no. Zdradzę wam, że w następnym odcinku prawdopodobnie zobaczycie moje nowe auto, którym będę startował w 2020. Także wyczekujcie, będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu i zapraszam!